Siatkówka jest zaraźliwa, o czym przekonali się pracownicy grupy Tauron, uczestnicząc już po raz drugi w Mistrzostwach Pracowników o Puchar Prezesa Taurona, który odbył się w dniach 7 i 8 kwietnia na hali OSIR w Kętach. Tauron rzeczywiście stoi siatkówką, dlatego też prowadzimy projekt z kęczaninem od 2 lat. Idea jest na tyle fajna, ponieważ my szkolimy młodzież, stawiamy na dzieci, na szkolenie przyszłych naszych reprezentantów pokroju Piotrka Gruszki czy Mateusza Miki. Ale projekt na tyle nam się spodobał, że postanowiliśmy razem z Kętami stworzyć pierwsze Mistrzostwa Pracowników Grupy Tauron o Puchar Prezesa Taurona. Zawody odbyły się po raz pierwszy w zeszłym roku i cieszyły się tak wielką popularnością, zostawiły tyle pozytywnych emocji, że mamy drugą edycję, z czego się bardzo cieszymy. My jesteśmy dużą firmą, która jest rozproszona w całej południowej Polsce i mamy świadomość tego, że wywieramy wpływ na nasze otoczenie. Chcemy być odpowiedzialni za to, że współpracujemy z naszymi społecznościami lokalnymi, dlatego też prowadzimy na szczeblu regionalnym, lokalnym różnego rodzaju inicjatywy. I właśnie współpraca z Kętami jest tego przykładem, z kęczaninem Kęty. W tym przypadku chcemy być dobrym partnerem, dobrym sąsiadem dla naszych społeczności lokalnych, dla Kęt. Idea sportu oraz dobrego współdziałania z samorządowcami oraz lokalnymi społecznościami dla grupy Tauron jest bardzo ważna i tożsama z działaniami powiatu oświęcimskiego. Fakt faktem, że takie pozytywne nastawienie do różnych działań takiej firmy jak Tauron jest zauważalne i wsparcie no, przekłada się na realne korzyści, bo to taki społeczny charakter biznesu, jaki ta firma prowadzi, oddziaływuje na to, że młodzi ludzie mogą trenować, mogą spełniać swoje marzenia, mogą realizować swoje plany sportowe. Przypomnę, że dzięki temu, że Tauron sponsoruje klub sportowy, naszą klasę mistrzostwa sportowego w jakiś sposób, bo przecież tam mamy naszych siatkarzy, no to są wymierne korzyści. 4 raz zdobyte mistrzostwo Małopolski, wygrane zawody rejonowe, powiatowe, teraz walka o mistrzostwo województwa w siatkówce szkół średnich, 2. liga rozgrywki na poziomie już play-offu. Czyli wsparcie przekłada się na realne efekty. Pasma sukcesów cieszą nie tylko kibiców klubu sportowego UMKS Kęczanin czy zawodników klas sportowych powiatu oświęcimskiego, ale przede wszystkim całe rzesze lokalnych społeczności, gdzie społeczna odpowiedzialność biznesu grupy Tauron wywiera największy wpływ.